ma mordy, z tej strony Kłunek. I tak, jak widzicie po tytule odcinku, kupiłem rangę Cox. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć, czy opłaca się kupować tę rangę i czy to nie jest wywalanie, że tak powiem, kasy w błoto. Więc lecimy do odcinka. Więc tak, teraz kilka zalet tej rangi. Oczywiście możecie sobie latać i z tym nie ma żadnego problemu, bo każda ranga powyżej VIP-a może latać, więc chyba to się domyślacie. Ale mniejsza z tym, latanie to nie jest jeszcze taka wielka rzecz, bo bez latania da się żyć, a latać na arenach nie możecie. Przejdźmy do bardziej istotnych rzeczy. Najważniejsze jest to, że macie mnożnik expa i coinów razy 5. To jest po prostu nienormalną liczbą. Razy 5, wy sobie to wyobrażacie, kiedy SVIP ma chyba tylko razy 2. To jest niemożliwe, jak wielkie osiągi ma ta ranga. Po prostu to jest niemożliwe. I przez to też zdobyłem sobie taki wielki level. No i widzicie, łatwo się wbija ten level na tej randze. Wszystko jest gites. Ja też jakiś bogaty nie jestem, ja o 2 wszystko dostałem. Niestety z tą rangą nie macie zmienionego hitingu, więc nie pomoże ona wam w PvP, jeśli jesteście słabsi. Ale najlepsze jest to, że możecie zapraszać youtuberów do party. Co jest naprawdę świetną opcją, bo normalny gracz nie może takiego youtubera zaprosić do party. A jeśli naprawdę chcecie z nim zagrać, to fajnie, że możecie go zaprosić do party. I już na przykład inne rangi nie mogą. No i taka ostatnia rzecz o party. Jeśli zapraszacie kogoś do party, albo piszecie kto ze mną party, to odpisze wam miliard osób. To wam obiecuję. Szczególnie jeśli macie duży level. No i teraz jeszcze wrzucę wam taką krótką arenkę, żebyście zobaczyli, jak wygląda granie z ranku Cox i ile expa się mniej więcej dostaje za jedną arenę, bo to tak ciężko określić. Jesteśmy na pierwszej arenie, więc tak, lecimy arenkę z ranku Cox. Skrzynka. Druga skrzynka. I trzecia skrzynka. Nic takiego nie ma. Ale jak widzicie, skąd ja mam perłę? Nie wziąłem jej przecież ze skrzynki, ponieważ kupiłem sobie też klasę Endersleeve, która naprawdę jest świetna, bo dostajecie na każdej arenie Ender perłę, co jest naprawdę tak OP, że to głowa mała. Bo popatrzcie, ja w ogóle się nie budowałem, tylko się po prostu tepnąłem. Jestem na środeczku, z całym żelaznym setem. Jak z mieczem ostrość 1. To jest niemożliwe. Bez tej perełki dawno ktoś by mnie uprzedził, bo wiecie, można się budować tak szybko, jak tylko się da, a i tak znajdzie się jakiś chory bridger, który po prostu zbuduje się szybciej niż wy. Więc jakby, no, props dla tej klasy. No i tak, jeszcze jedna informacja. Jeśli chcielibyście taki odcinek w stylu top 10 najbardziej wkurzających typów graczy na Skywars lub Bedwars, to piszcie w komentarzach, bo ja mam gotowy content pod taki format i myślę, że byłoby to spoko, jakbyście taki zaakceptowali, bo ja lubię takie rzeczy robić. Dobra, widzę, że ktoś zszedł na dół, już się dobudował tam, więc chyba niszczę ławką mojego kobla, którego nie wiadomo po co postawiłem. Chyba po to, żeby tutaj nie wchodzili. To jest moja taktyka. I nie krytykujcie mnie, sorka, ja się muszę tak pokampić czasami. Wiem, że to lubskie, ale tak się robi. Na tej mapie przynajmniej. Bombo combo. Z moim mieczem nie da się wygrać, bo ze mną się da. No i trochę mam mało HP, ale bombo combo zawsze zabije każdego. Co bym nie pokazał mu, jaki miecz, jakiego miecza bym nie miał, to bombo combo go zabije. Let's go! Czy za 2 kile należało mi się 2247 expa i 147 coinów? Jak dla mnie nie, ale to jest ta ranga, więc naprawdę. Jeśli macie hajs, to kupujcie. Polecam serdecznie. A teraz moje podsumowanie, czy opłaca się tę rangę kupić? Wiecie, jak dla mnie się opłaca, ale jeśli nie macie zbyt dużo kasy, to naprawdę bardziej opłaca się kupować na przykład u VIP-a, a jeśli macie jeszcze mniej, to MVP-a, też bardzo spoko. Więc ranga Cox tylko dla tych najbardziej bogatych.